9 lutego 2001 roku w pobliżu hawajskiej wyspy Oahu amerykański okręt podwodny USS Greenville zderzył się z japońskim szkolnym statkiem rybackim Ehimemaru. Do wypadku doszło podczas procedury awaryjnego wynurzania, prezentowanej znajdującym się na pokładzie okrętu zasłużonym osobom cywilnym. Na skutek zdarzenia i szybkiego zatonięcia japońskiego statku, śmierć poniosło 9 członków jego załogi, w tym kilku licealistów. Przyczyną wypadku była seria błędów i zaniedbań na pokładzie okrętu podwodnego. Ustalono m.in., że samodzielną kontrolę nad systemem sonarowym sprawował operator, który nie był do tego uprawniony. Dowódca okrętu uniknął procesu przed sądem wojskowym, co spotkało się ze sporym oburzeniem rodzin ofiar. Ukarany naganą, grzywną i wpisem do akt, odpowiedział jedynie przed przełożonymi.